Szanowni Państwo, jesteśmy na stoisku jednego z wystawców, jednego z bardziej prominentnych wystawców, sądząc po ilości leżącej tutaj za mną broni. I poprosimy Pana może, żeby się przedstawił, kogo reprezentuje, kim jest. Jesteśmy firmą zachodniopomorskiego, nasza nazwa to Stefmar. I przyjechaliście tu z tym wszystkim do nas na zlot, na drugi koniec Polski. No tak, zaproszenia chłopaków, bo bardzo tutaj na tym terenie sprzedajemy broni. Przywieźliśmy 650 sztuk broni. To jest jedna niewielka po prostu część tej broni, którą mamy w tej chwili na magazynie, bo na magazynie mamy około 4000 sztuk broni. No ja nawet nie chcę spoglądać do tyłu, bo bym dostał oczopląsu, ale wzrok skieruję tutaj gdzieś w prawą swoją stronę. I zacznę od najsłuszniejszego kalibru, jaki tutaj znalazłem. Bardzo mi się podobają te rzeczy. To jest coś, co by pasowało mi do munduru. Zacznijmy od tego. Co to jest w ogóle? To jest rakietnica pierwszowojenna oparta na budowie Waltera. Później po I wojnie światowej wyprodukowali taką samą, na takiej samej zasadzie rakietnicę walterowską, właśnie tutaj tą, co widzimy, to ta rakietnica służyła dla oddziałów Wehrmachtu, SS, no i innych oddziałów niemieckich lub... A ta w wersji dla damskiej torebki. To tak, dla was, tylko że to jest oczywiście powojenne, wycyckane. Już chciałbym mieć. Dobrze. To jest piękna rzecz. Czemu takie krótkie? To są tak zwane obrzymy. My robimy u siebie na rusznikarni. To jest z broni, która może nieraz ma rozdęcie lufy po prostu dalej, tak? Ale żeby jeszcze można było to po prostu używać, cieszyć się dalej tą bronią, no to jest przerabiana po prostu na tak zwany obrzym. I to jest tak jak w westernach, na zawodach westernowych? Tak. To jest w ten sposób, że otwiera się tak, cyk, wylatuje, tak? Tak, oczywiście. To jest tak zrobione. Tak. I to jest kurkowa. To jest kurkowa. Widzę tutaj dwie takie sztuki. To jest wszystko w kalibrze 12, tak? To są 12 i 16. I 16. Pięknie. Tego rodzaju broń tak samo jest na ejektorach, nie? Tego samego rodzaju broń też jest na ejektorach. A tutaj mamy nowy kaliber, tak? Tutaj jest kaliber 22, głównie do strzelań sportowych. Są różnego rodzaju, są Wilsony, Targusy. Może dla wyjaśnienia, o ile tam mogliśmy mieć kaliber 22 mm, to tu mamy 22 setne cala. Tak, żeby nie było. 22 LR dokładnie. Tak, czasami dziwne rzeczy się słyszę, kaliber 44 mm. To jest ten model, który strzela dwoma rodzajami amunicji, tak? Tak, dwoma rodzajami amunicji, 22 LR i 22 WMR, tak. Mhm. Czyli ma wymienne bębenki, jak widać. Tak. Bardzo fajnie. Już mi się podoba. Chodziłem na czymś takim. Przepraszam, ja przerwę, oczywiście ja muszę złapać za peacemakera, bo to jest znowu historia, westerny, na tym się wychowałem. Jeszcze koń, siodło i to jedziemy. To jest action, tak? Oczywiście jest to nawet nie jest replika, tylko replika, w kalibrze jakimś... 22. Tak, z przyrządami celowniczymi współczesnymi. 22, regulowane przyrządy celownicze. Czyli kowboj im się wstydził tego może, troszkę ze względu na te przyrządy. Możemy sobie potrenować tanią amunicją. A gdzie radość z łupnięcia i kupy dymu? Zaraz będzie, myślę, tak? Macie coś Państwo w dużym kalibrze, tak? Z rewolwerów. Oczywiście. Aha, no i klasyka gatunku. To jest short. Piękności. Tak? To jest 22 LR. Margolin. Tak, ja wiem, ale były margoliny, były... Oczywiście, z obciążnikiem. Ale może nie wszyscy wiedzą, może parę słów o tym. Jeden z najładniejszych pistoletów, moim zdaniem. Najbardziej popularny pistolet sportowy w Polsce. Najbardziej wytrzymały, chociaż mnie tutaj rama pęka, niestety. I były wersje, dlaczego po tym obciążniku wnioskowałem, że to jest kaliber 22 short, bo były pistolety szybkostrzelne. Ale ten jest akurat w kalibrze LR. I to są też 22, tak? To jest kopia P08 w kalibrze 22 LR. No i coś, co ja widzę akurat, co też mam osobiście, ale akurat nie ten egzemplarz, czyli konkurent Margolina amerykański.
konstrukcja jeszcze przedwojenna, czyli troszkę starszy niż konstrukcja Margolina. Co ciekawe, konstruktor tego pistoletu, pan Margolin, był niewidomy. Tak. I stworzył coś takiego pięknego. Jest to oczywiście nawiązanie kształtem do słynnego Parabellum Georga Lugera. Tu widać taki pewien paradygmat estetyczny. O, mi się to bardzo podoba. I też podoba mi się to. Chociaż jest brzydsze od Margolina moim zdaniem. Ale ciężka lufa, bardzo dobre do strzelania tarczowego. Kaliber oczywiście też 22 LR, czyli Long Rifle. Co nie znaczy, że stosowany jest tylko w karabinach. Tak się po prostu to nazywało w momencie wprowadzenia. A dzisiaj jest to obowiązujący kaliber w strzelectwie sportowym, olimpijskim. Jak widać, jest tu wiele konstrukcji sportowych. Następny amerykański Ruger, też w kalibrze 22. Też Ruger, tylko nierdzewny. I na tym, na chwileczkę kończymy przegląd broni sportowej i przenieśmy się do dalszej części stanowiska. Moglibyśmy tak godzinami, niestety musimy ciąć.